W 2980 roku trzeciej ery z odbudowanego Barad-dûr Sauron przeprowadził atak na Gondor i Rohan. Obronna linia Anduiny błyskawicznie została przełamana i wkrótce wojska pod symbolem Czerwonego Oka stanęły pod niebronionym Minas Tirith. Namiestnik poniósł śmierć, a miasto zostało zajęte. Wrogie armie, paląc i mordując, rozlały się po śródziemiu. Biały czarodziej Isengardu zdradził i napadł na Rohan, a podjudzeni przez niego Dunlaningowie wyruszyli na północ, by grabić ziemię ludzi w Eriadorze i dotarli aż do Szarej Przystani. Przybywające w Dol Guldur na Zgule zapanowały nad Mroczną Puszczą, a armie Esterlingu zdobyły ledwo co odzyskany przez synów Durina Erebor. Wszystko zdaje się zmierzać ku zagładzie. Resztki wojsk Gondoru zebrały się wokół Dol Amroth, gotując się do rozpaczliwej obrony. Jednocześnie na polach Rohanu i między drzewami Mrocznej Puszczy giną ostatni obrońcy. Jednak jest jeszcze nadzieja. Szaleńcza wyprawa Balina doprowadziła do odzyskania Morii, a przywódca krasnoludów Zered Luin, Gor, wraz ze swoim synem zdobył leżące w sercu Angmaru Karm Dûm. Jednocześnie Duendainowie z północy wciąż bronią z dawnych ziem Arnoru, a elfów również nie można tak łatwo złamać. Cześć, Daszki, serdecznie w nowym projekcie zagrajmy w Fereage, tym razem z modem Divide and Conquer. No i cóż, mam nadzieję, że spodobał Wam się wstęp, który zrobiłam, ponieważ ta kampania zaczyna się dosyć specyficznie, ponieważ nie rozpoczynam serii od de facto początku kampanii, tylko mam już 148 turę aż. A dlaczego tak? Ponieważ, no cóż, zaczęłam sobie tą kampanię krasnoludami z Ered Luin na streamach, by sprawdzić tak trochę bardziej, jak tutaj Divide and Conquer się prezentuje, ponieważ dotąd nie miałam za bardzo okazji niego dłużej pograć. No i wyszło to tak, że nagle zauważyłam, że ta kampania stała się bardzo ciekawa, ponieważ tutaj Mordor, jak już wspomniałem we wstępie, zmiótł właściwie Gondor oraz Rohan, a pozostałe frakcje dobra również niespecjalnie dobrze sobie radzą. Tutaj też Esterlingowie strasznie rozrośli się, zajęli Dorwinion, tutaj ruszyli dalej na północ, doszli aż pod Erebor i również go zajęli. Tak więc stwierdziłem, że no cóż, to będzie bardzo dobra seria, przynajmniej mam nadzieję. Tak więc dobrze będzie ją nagrać już na YouTube jako po prostu normalną serię. Tak więc cóż, dosyć nietypowy początek, jednakże teraz od tego momentu to już będzie normalna seria na YouTube. Teraz pewnie wam się jeszcze wyświetli gdzieś na ekranie aktualny podział terytoriów pomiędzy poszczególne frakcje, byście mogliście się zapoznać z tym. No i cóż, zaczynamy rozgrywkę. Kampania krasnoludami z Ered Luin. Tutaj w Angsul, mój przywódca Gor, zbiera siły do pokonania Angmaru w tym momencie. Znaczy właściwie orków z Angmaru. Zaś jego syn, tutaj Grain, czeka w nowo zdobytym Karm Dûm, by tutaj też właśnie niedługo ruszyć dalej na wschód i południe. No dobra, w takim razie lecimy z tym i cóż, chwilowo jeszcze muszę trochę poczekać, ponieważ tutaj w Karm Dûm obecnie zmieniam sobie kulturę. Mam 46% kultury krasnoludów, potrzebuję jej troszkę więcej, by móc normalnie werbować wszystkie jednostki. Dokładnie tutaj potrzebuję 50%, tu też 25%, tak więc chwilę też potrwa, no ale jakieś tam proste jednostki niedługo będę mogła werbować, przynajmniej tyle. W ogóle troszkę mi zajęło właśnie tutaj zajęcie tych terytoriów, bo naprawdę krasnoludami początek jest bardzo powolny kampanii. I tutaj przechodzenie do kolejnych miast i podbój i obrona przed Angmarem, który miał naprawdę duże siły, teraz ma trochę mniejsze, ale początkowo po prostu zasypywał mi armiami, to trochę potrwało i było dosyć ciężkie. No dobra, tutaj mamy jeszcze Nara, mojego trzeciego sobie głównego generała, który jak na razie stoi, on czeka właściwie, on stanowi drugie uderzenia poniekąd u mnie, ten generał. No i cóż, czy mam coś do zrobienia w tej turze tak właściwie, bo w sumie powinnam sprawdzić sobie na przy zaczęciu odcinka co mam do zrobienia, ale oczywiście tego nie zrobiłem, bo po co? A tutaj bym mogła zbudować budynki werbunkowe właściwie tylko, więc nie bardzo potrzebuję w tej chwili. Tutaj podobnie, tu też, tutaj też. Dobra, jak widzę, wszystko sobie porozwijałam na chwilę obecną. Teraz muszę poczekać, aż mi populacja wzrośnie. A ja ogólnie jeszcze tak zapomniałam informację odnośnie tego, kiedy zaczynamy kampanię. Mamy teraz 3017 rok trzeciej ery, czyli właściwie
jesteśmy rok przed właściwą wojną pierścień, ponieważ właściwa wojna o pierścień zaczęła się w 3018, zakończyła się w 3019. Jednocześnie kończąc trzecią erę, tutaj mój dyplomata stoi, ja chciałam wziąć sojusz z Rivendell, jednakże Rivendell nie chce tego sojuszu za bardzo. No właśnie, uparte elfy. Uparty półelf właściwie. No ale cóż, przynajmniej mam sojusz ogólnie tutaj z Brylandem, z Duendainami, z Ereborem, który upada. I tutaj z elfami z Szarych Przystani. Tak, ogólnie tutaj Szara Przystań na chwilę padła nawet. Ogólnie, bo tutaj Dana straszną inwazję przeprowadził. Tutaj błyskawicznie zajął to terytorium, tutaj podszedł aż pod Bree, zajął część Shire'u nawet, no i właśnie zajął nawet Szarą Przystań na chwilę. Aczkolwiek tutaj elfy póki co opanowały już sytuację i mam nadzieję, że to utrzymają, ponieważ naprawdę nie chcę mieć tutaj jeszcze jednego wroga na południu. Nie będzie to dla mnie korzystne w żadnym stopniu. Ale z dobrych informacji jest taka, że bardzo ładnie sobie radzą krasnoludy z Ereboru. Tutaj wyprawa Balina się powiodła. Zajęli tutaj Morię, obie części Morii. I tutaj już całkiem ładne terytoria zaczęli podbijać. Tak więc w sumie przydałoby się wysłać do nich dyplomatę. I wziąć sojusz. Oni tutaj są, tak? W tym miejscu? Są. Okej. Okay. To pogadam zaraz z nimi. Bo by się też przydał sojusz w sumie. No i dobra. W sumie to tyle. Tutaj ta armia Gwaru mnie niepokoi. No dobra, niech sobie stoją. Ja teraz muszę zdobyć Litarz i Shedun. A armia tutaj Nara zajmie Athilin prawdopodobnie. No dobra, kończmy turę. No i cóż, ogólnie rzecz biorąc, jak robiłem tą ankietę ostatnio odnośnie nowej serii, to nie jest ta poboczna seria, o której mówiłam w ankiecie, tylko to jest ta główna właśnie. Ale tak śmiesznie wyszło, ponieważ w ankiecie cała masa osób zagłosowała na Medieval Advocacy, się bym nagrywała i cała masa osób pisała, żebym nagrała Farage'a, no to myślę, że będziecie zadowoleni w miarę. Przynajmniej. A oprócz tego będzie oczywiście ta druga, bardziej poboczna seria, którą jakoś na dniach postaram się zacząć. Tylko też się zastanawiam z czego, ponieważ tam parę odsłon ma właściwie remis. Jeśli chodzi o te niższe pozycje w ankiecie. I właśnie dlatego tak zastanawiam się jeszcze, co właściwie nagram. No dobra. To cóż. Raport koncentratura, oczywiście Mordor. Tak militarnie, Esterlingowie są najpotężniejsi, naprawdę, bo oni podeszli aż tutaj i idą dalej, jak widzicie. Podejrzewam, że niedługo tutaj zajmą Góry Szare, tak? Dobrze mówię? Czy to są Góry Szare? Chyba tak. W każdym razie naprawdę Esterlingowie mi przerazili, ja będę musiała tutaj szybko zająć te terytoria i prawdopodobnie jakoś tu się okopać przed nimi, a jednocześnie starać się jakoś na południu poskromić tutaj Dunland. Może to mi wyjdzie. Dobra, tutaj dyplomato. Sojusz. Zbalansowana informacja o mapie. I dam wam trochę hajsu. Jesteście cholernie bogaci, ale co tam? Za daleko są ode mnie. Jak będę bliżej nich, to pewnie się zgodzą na sojusz. Póki co nie. Wojna. O! Ej, dobra. Ta kampania staje się coraz bardziej ciekawsza. Esterlingowie zaatakowali Umbar. Tak trochę daleko mają do siebie. Ale okej. Tutaj poprawione relacje. Z Dunlandem? Okej, okay. Nie wiem czemu. No ale nieważne. Tutaj mi się cofnęli tą inwazją. Najmniej tą armią idą tu. Dobra, w takim razie ja będę musiała tutaj wziąć armię naszego władcy. Mm.
nie mam tutaj dróg. W ogóle właśnie nie mam tutaj żadnego połączenia drogowego bezpośredniego między Angsul i Gobedrain, co mi trochę przeszkadza, ponieważ nie mogę tutaj szybko przesyłać jednostek. Tylko naokoło mam drogę, która mi niewiele daje tak naprawdę. No. Nie wiem, czemu tak to zostało rozplanowane. Dobra. Idziecie tu. Tutaj ty wracasz tu. Czy masz jakieś nazwy do przeszkolenia? Masz, ale nie w tej chwili. W ogóle przydałoby się, żebym zbudowała tutaj szkołę łuczników. A to potem. Jak to drugi będę miała lepsze. Choć to i tak raczej będzie mi pomagało tylko w transporcie wojsk do Karmdum. No trudno. Dobra. Czy coś jeszcze w tej chwili? Tutaj w Karmdum dalej niewiele mogę zrobić. No właśnie. No niestety trzeba trochę czekać, żeby kulturę odpowiednio, na odpowiedni poziom dać. Dobra, to dalej, koniec tury, póki co. Tutaj spodziewałem się, że oni mnie zaatakują w tej turze. Co oni mają? Łucznicy, Stalkers. Snaga oczywiście to są. O. Miałem przetrzebione siły tutaj. Przyda się więcej wojska. Dobra, czy mogę coś dosłać tam do nich? Tutaj mogłabym zwerbować dwa oddziały. I to zrobię. Tutaj... O! Tych mogę tu przeszkalać. Dobra, to mi się przyda, ponieważ ci tutaj mam ich przetrzebionych. A przydałoby się ich nie stracić. Tutaj idziecie. Dobra, za dwie tury będziecie. W porządku. A, no i tutaj bym zwerbowała od razu coś jeszcze. Was. Może niekoniecznie. Dobra. Póki co tyle tych jednostek. No mogę je rzucić tam w sumie, te dwie. Tylko tak, żeby oni mi nie zapali, więc tutaj stańcie. I w sumie te dwie dodatkowe jednostki też. Idźcie, okej. Okay. Bardzo niebronione to miejsce mam i troszkę ja tutaj błąd zrobiłam. No trudno. Dobrze. Znaczy, też to jest niebronione, ponieważ ja tutaj nie mam jak wojska przeszkalać. Dlatego tutaj za bardzo wojska nie trzymam. To jest ten cały mój problem. No dobra, koniec tury. Bryj ciągle coś ode mnie chce. No dobra. Dolina Anduiny chodziło się jeszcze trzymam, mimo że też właśnie Nazgule z Dol Guldur strasznie rozpanoszyły się w tamtym rejonie. Właściwie zajęły cały wschodni brzeg rzeki, nawet przeszły na zachodni. Jednakże jeszcze tam Beoringowie się jakoś trzymają. W ogóle myślałem kiedyś nad kampanią Beoringami. Może nagram? Zobaczymy. No ale to raczej w późniejszym czasie, ponieważ ogólnie jeszcze jest seria z Rohanu, która oczywiście nie jest zakończona, którą będę chciała wznowić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. No ale najpierw, wiadomo, ta kampania trochę, potem pewnie będzie przerwa od tej i zacznę serię z... właśnie... Oni sobie poszli. Okej. I zacznę sobie serię wtedy z powrotem z Rohanu. Znaczy, znowu serię z Rohanu. Tutaj mamy pełną armię. Niedobrze. Ja powinnam ogólnie teraz przesagregować sobie tą armię, żeby mi było łatwiej nią dowodzić. To tak, oczywiście moi... Moja ciężka piechota najpierw. Znaczy, ciężka piechota określona, tutaj wszystko jest ciężką piechotą. Nevermind. Topornicy zwykli, trzy oddziały mam, tak, trzy. Dobra. Ci łucznicy ogólnie. Tutaj ci właśnie Nogrod Shibers. Zajebiści są. Naprawdę to jest bardzo dobra jednostka obronna. No i dobra, tutaj reszta nie wejdzie. W porządku.
No i słuchajcie, gdzieś tu. Będę musiał tutaj dołożyć jeszcze kilka jednostek i uderzyć na litarz. Albo zajmę to najpierw. To jest wiocha, tutaj nie będę mogła nic przeszkalać, nawet jak kulturę zrobię. Zaś litarz no stoi na tutaj właściwie na przełęczy. No jakby się przydało to zajmę, bo to jest twierdza potężna. Zobaczymy. Tutaj skończona budowa marketu, świetnie. Co ja tu mogę to zrobić? Miners, niekoniecznie. Bonus uzbrojenia też nie. No dobra, niech w sumie będzie to. Pap. Zmniejszony koszt budowy budynków o 16%. Dobra, nie będzie. Zbudujemy sobie to. I dalej. Dobra, to jest spokój na razie. Dodatkowy oddział toporników zwykłych, niech będzie. Na dwa, niech będzie. Tutaj te dwie jednostki zwerbowałam, to niech idą tutaj. Okej. No i tutaj, jej ta kultura bardzo, bardzo wolno rośnie. Chociaż mam 50%, a jednakże zanim teraz no, odblokują się te jednostki werbunek, to znów trochę zejdzie i to tak. Upierdliwe jest. No ale cóż, trzeba. Zajmuję w końcu tutaj orką twierdzę i muszę tutaj sprowadzić dopiero moich ludzi. Znaczy moje krasnoludy, tak więc trochę to zajmie. Dobra. Czy coś tu do roboty mam? Patrzę, czy gdzieś tu nie zakupiłem dyplomata albo szpiega, bo ja wysyłałem tych dyplomatów i nie wiem, gdzie który jest obecnie. Jeden jest tu na pewno. Drugi jest tu. Okej. To tak, ty sobie tu stój, czekaj, aż ja podejdę bliżej granicy z Kazazdum. I dobra, koniec tury. Dalej. Będzie bardzo spokojny pierwszy odcinek, naprawdę. No chyba, że mnie zaatakują. Aczkolwiek tak to raczej spokojnie się póki co zapowiada. No ci dyplomaci mnie męczą co durę. I ci jeszcze? Jeju. No dobra. Ale to, że tutaj Sterlingowie zaczęli nagle z Umbarem walczyć, mnie zaskoczyło. Ja nie wiem, jak oni w ogóle zaczęli tą wojnę w sumie. Bo trochę daleko mają do siebie jednak. Jeszcze po drodze jest Kant, Harad. Dobra. To tak, tutaj Karundum teraz. O, mogę przeszkodzić jednostkę. Bierzemy. Mogę to zbudować. I to. 3 tury, 4 tury. Nie będzie to póki co. Dobra. No i trzeba tą tutaj siłę ogarnąć kółem. Wyjdźcie dalej tu. Wy tu. Przynajmniej dwie jednostki tych mieczników będę chciała mieć. Dobra. Robimy to tak. Idziecie tu. Tutaj tych toporników póki co. Dostaniecie jeszcze jeden ich oddział. Tych mieczników. No i reszta. Idziecie tu. A potem uderzycie na litarz. Trochę to zajmie. No dobra. No i tutaj dołożę jeszcze oczywiście z Angsul jeszcze jeden oddział tych mieczników.
I myślę, że starczy. Ty też będę musiała wzmacniać obronę tego stopniowo. Mhm. No, no dobrze. Jakoś to będzie. Koniec tury znowu. Ale mi męczą te klany. W ogóle klany z Zenwejt chyba zostały kompletnie wyrżnięte. Z tego jak mi się wydaje, tam chyba im jedna prowincja została. Dobrze mówię? Chyba, że mi się teraz pomieszał Downland z Zenwejt i Zenwejt jest w miarę potężny, zaś Downland został zmieciony. Zaraz zobaczę. Muszę sprawdzić to. Ale wydaje mi się, że ten, że Zenwejt zmietli. O, Nazgule powróciły do Dol Guldur. Dopiero teraz? Okej. Okay. Umarł oblężony. Okej. Okay. Dobra, to co robią Sterlingowi przeraża lekko. Chyba, że Umar walczy z kimś jeszcze moment. Choć raczej Dolamrod czy Gondor by nie dał rady robić teraz inwazji na nich. Aha, Umbar walczy ze wszystkimi. Z Gondorem, z tutaj Szarą Przystanią, Esterlingowie, Mordor, Dol Guldur, Isengard, Angmar, Haradrimowie, Kand, okej. Okay. Czyli Umbar jest osamotniony, chyba jako jedyna frakcja. Tak? Tak, wszyscy mają jakichś tam sojuszników. A oni tylko nie. No dobra. Tutaj widzę, że klany Edwait mają sojusz z Szarą Przystanią. Bo właśnie... Tak, to jest Dunland, a klany... Zen Edwait mają bodajże tutaj jedną prowincję. Chyba tą. Z tego co pamiętam. Tak więc... W sumie może dyplomaty do nich wyślę? To nie jest głupi pomysł. Idź tutaj. I tak nie ma co robić. W ogóle tutaj mam nadzieję, że Bri się broni. Dobrze. W ogóle jak oni Bri wygląda. Poprawili wygląd Bri w tym modzie. W submodzie właściwie. Nie no, ładnie wygląda. Bardziej tak jak to w książkach było przedstawione. Ładnie. Dobra. Okej. Okay. Wojna Haradrimowa z Umbarem. Zauważyłem już to. I tak. Idzie się tu. Dalej. W porządku. Pam, 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 pam. Wy tutaj mieliście iść i tu mieliście się przeszkolić. Tych też przeszkulcie. Tych niekoniecznie potrzebuję w ogóle. Tutaj dalsze przeszkolenie mogę? Jeszcze nie. Nie no, to potrwa niestety. Choć ta kultura... Nie no, jakaś tam powoli rośnie, więc... Aż tak długo to nie będzie trwało. Tutaj co mi się buduje obecnie? To. No dobra. Ogólnie tutaj mogę wyrobować te potężne jednostki oczywiście i to od razu, jednakże... Po pierwsze ich wyrobione długo trwa, po drugie muszę je sprowadzać całą masę terytoriów. Więc co najwyżej to będą ośrodki werbunkowe, ale później, kiedy bym zaczęła wojnę jakoś tutaj, w tym rejonie, i wtedy mogłabym sobie tworzyć tutaj armię i wysyłać się statkami wzdłuż wybrzeża. Ale to bardzo, bardzo w późniejszej etapie kampanii już. No dobra. Tutaj spokój. Okej, sury. W sumie dobrze, że zauważyłam, że te klan Zendwait mają sojusz z Szarą Przystanią, to ja też wezmę z nimi sojusz. I myślę, że będzie to opłacalne. Będę miała jakąś pomoc podczas walki z Anandem. Oprócz oczywiście tutaj Duendainów. No i oczywiście te klany nie padną szybciej. Ale mi męczą tym dyplomatom. W sumie mogę iść swoim dyplomatom do ich dyplomaty.
Nie muszę szukać ich prowincji. No dobra. Właśnie ogólnie rzecz biorąc, nie podoba mi się to w betku, że tak co turę praktycznie frakcje potrafią zaczynać rozmowy dyplomatyczne tylko po to, by nie zacząć rozmów dyplomatycznych. Znaczy, prawdopodobnie w większości przypadków to jest sprawa przekupienia, dlatego nie ma żadnego okna. Ale to jest dosyć irytujący akurat system. Do Guldur oblężone! Wow! Pytanie przez kogo? Czy przez Lorien, czy przez tutaj krasnoludy? Umbar stracony. Khan zajął, tak? Dobrze mówię? Tak. Khan zajął, okej. Okay. A, bo inwazja w ogóle była na Umbar. Dobrze wiedzieć. Misja nie zrobiona, trudno. To jest skończona budowa. Co ja mogę teraz zrobić? Niech ten... Produkcja żywności większa. Niech będzie. Day oblężone. Nadchodzi koniec Day. Nie wyratuje ich niestety. W ogóle jestem ciekawa, że w tym tutaj submodzie jest ta opcja z Mossa, że można odtwarzać frakcje, które poległy. To znaczy, że jak na przykład padnie Rohan, to czy ja będę mogła zajmować Edoras, odtworzyć właśnie Rohan, bo w tym, w Mosie była taka opcja bodajże, o ile dobrze pamiętam. I to byłoby całkiem przydatne. Dobra, teraz tak. Wy tu, kolejny oddział, reszta armii i idziecie tutaj, dalej. Tutaj ma ten oddział przeszkolony. Niech tutaj posiedzą w sumie. Tutaj dalej nie mogę poprzeszkalać. Smutek. No szkoda, że tutaj padnie. Już Erebor padł. Ale to w sumie było niejasne, tylko teraz tak, padnie Dale, potem pewnie padną Sale Tranduina. Tutaj ogólnie elfy się trzymały na granicy przed Dol Guldur, ale teraz podejrzewam, że zostaną zajęte przez Esterlingów. Zaraz wyjdzie, że w sumie Mordor nie ma znaczenia jako tako w tej wojnie i największy problem będą Esterlingowie i będzie podbój tutaj runu. To może tak wyjść. Dobra. Koniec tury. No i dalej mnie męczą dyplomatą, i dalej męczą dyplomatą, jeju. Ach. Uparci. Oho. I zaczęli mi oblegać Carm Dum. Gilia dostępna. Tutaj. No, daleko trochę dla mnie. Niech będzie. Budynki wbudowane tutaj. Większy dochód jeszcze, niech będzie. Tutaj zaś... Miners. Baraki armii. Dobra, niech będzie to, znowu. Karndum, łucznictwo. To trzeba to zbudować. Dobra. No i tak. Trzeba ich zaatakować. Jeju, trolle. Trochę śnieżne, katapulta, duża miazdę.
oni też mają. Nie podoba mi się to. No dobra. Uderzamy. I pytanie, czy chcę być w tym odcinku, czy w następnym. Ale chyba w następnym. No, tak więc... Cóż. Tyle, podziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej nowej serii Square Age'a. Mam nadzieję, że wam się od nas podoba. No i popatki. W kolejnym odcinku będzie bitwa. Pierwsza w tej serii. Pa, pa.